Cześć, dzień dobry moi drodzy, przypominajka, ostatni tydzień rozrusznika porannego, więc i obiecana promocja na wszystko i dzisiaj jeszcze jest minus 30% na wszystko z kodem rozrusznik, ale pamiętajcie, że ta promocja jest dynamiczna, czyli jutro nie będzie 30%, tylko będzie już minus 25%, także jeśli się zastanawiasz, jeśli chcesz skorzystać, to naprawdę teraz dziś jest najlepszy moment, bo po prostu jest najlepsza, najbardziej korzystna opcja. I co jest do wyboru? Oczywiście aplikacja treningowa, gdzie wszystkie programy treningowe są taniej i jakby wszystko masz w jednej opłacie przede wszystkim, więc raz płacisz, a masz dostęp do wszystkiego, możesz korzystać nawet z kilku programów, ale to jest subskrypcja. Albo możesz kupić jeden, pojedynczy program na człowiekurusz.pl i wtedy no masz tylko jeden, ale masz do niego dostęp na stałe, więc kwestia co wolisz, a dodatkowo oczywiście przedtreningówki Człowieku Rusz Się, zarówno dla osób, które trenują wytrzymałościowo, dla osób, które trenują siłowo, albo dla osób, które trenują bardziej sprawnościowo, czyli to można stosować zamiast kawy, a jest to po prostu bardzo poukładany produkt, który ma takie substancje, które naprawdę działają i są w takich dawkach, żeby faktycznie miało to sens, a nie tam jakieś śladowe ilości. Także to można na przykład zamiast kawki. I co? Kod rozrusznik. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać. Zresztą w opisie zostawiam wszystkie linki, a tymczasem zaczynamy wtorkowy odcinek rozrusznika porannego. Tym razem już z głosem w tle, kłaniam się nisko, zaczynamy zestaw poświęcony biodrom. Ty już widzisz, jakie jest pierwsze ćwiczenie, a ja tylko ci przypomnę, że mobilne, stabilne, silne biodra to dobre bieganie, dobre skakanie, brak bólu w odcinku lędźwiowym, no i generalnie sprawne ciało. Zadbaj o biodra, biodro to bardzo ważny staw, zresztą mówi się, że biodro to staw życia nieprzypadkowo, także zacznij dbać o biodra, więc jeśli chodzi o rozruszniki, no to tutaj często się tym zajmujemy, a jeśli chodzi o moje programy treningowe, to na przykład program Mobilne Ciało, tam jest sporo treści odnośnie bioder, zapraszam Cię tam serdecznie, zarówno jako pojedynczy program za 2,5 stóweczki, a teraz jest promocja, możesz na człowiekurusz.pl, chwila, zmiana nogi, albo w aplikacji również jest ten program, więc jeśli chcesz zadbać o biodra w sposób kompleksowy, to tam znajdziesz odpowiednie zestawy. Druga noga już jest grana, cały czas to samo, czyli krążenia, staraj się utrzymać równowagę, staraj się nie przewracać, no i plecy wyprostowane, krążymy tylko właśnie stawem biodrowym. Jeszcze tylko 5 sekund, 4, 3. No i pięknie. I za chwilę będzie drugie ćwiczenie. I to drugie ćwiczenie będzie, no oczywiście będzie się bardzo skupiało na biodrach, ale też troszeczkę kręgosłup nam podziała. Więc będziemy w podporze jak do pompki, jedna noga będzie z przodu i będziemy sobie bioderkiem do dołu. Fajne, kompleksowe ćwiczenie. Więc przyjmij pozycję jak do pompki, teraz przełóż nogę do przodu, kolanem do zewnątrz i tym biodrem nogi zakrocznej pracujemy sobie do ziemi i do góry. Do ziemi i do góry. Świetnie nam się tutaj mobilizuje cała taśma powierzchowna boczna, pracują biodra, zarówno nogi wykrocznej, jak i zakrocznej, więc same korzyści. Jeszcze 8 sekund i będzie zmiana nogi. 30 sekund minęło, pyk, przeskok na drugą nogę, zmiana nogi i pracuj dokładnie to samo. No i co, wczoraj mieliśmy kręgosłup, dzisiaj mamy biodra, jutro też będzie zestaw taki tematyczny i tylko w ostatnim dniu, w piątek, będzie full body workout na całe ciało, będzie rozrusznik. Póki co ten tydzień taki trochę eksperymentalny, co prawda na koniec sezonu, no ale musiało być ciut bardziej odświętnie niż zwykle, skoro kończymy ten sezon. Oczywiście nie wiem, kiedy będzie kolejny, ale myślę, że będzie. Okej, super. Minęło i teraz kolejne ćwiczenie, które zacznie się za 10 sekund. Będziemy sobie przekładać kolana w pozycji 90-90. Bardzo to jest dobre ćwiczenie, dlatego często je powtarzam w kontekście bioder.
warto na początku podeprzeć się rękoma z tyłu, więc przyjmij pozycję 90-90, możesz się podeprzeć rękoma i przekładamy kolana z boku na bok. Jeśli nie potrzebujesz się podpierać, jesteś w stanie bez problemu trzymać plecy proste i pracować w taki kontrolowany sposób, tak jak to robię ja, albo lepiej, oczywiście lepiej, to po prostu rób bez podpórki i przekładaj kolana. 90 wiadomo dlaczego, bo chcemy 90 stopni zgięcia między udem a podudziem oraz między udem a tłowiem, także pracuj sobie w ten sposób. 30 sekund minęło, więc jeszcze tylko 30 sekund. No i zatrzymuj każdą z tych pozycji, oddychaj, szczególnie jeśli czujesz mocne rozciąganie, to tym bardziej możesz się zatrzymać, oddychać, świadomie starać się rozluźnić i poprawiać w ten sposób te zakresy ruchu. Tyle, jeszcze 10 sekund pracy. I super, i mamy to zrobione. Za chwilę drugie ćwiczenie i dalej bioderka. Będziemy w głębokim przysiadzie, będziemy robić rotację do sufitu. Myślę, że po całym tym sezonie już to ćwiczenie jest w miarę możliwe, a jeśli nie, no to cóż, no lokujemy produkty, więc mobilne ciało 2.0 znowu pomoże Ci osiągnąć ten skłon. Przyjmij pozycję głębokiego przysiadu, łokieć oprzyj o kolano i robimy rotację do sufitu i w dół, do sufitu i w dół. 30 sekund na jedną rękę, 30 sekund na drugą, a głęboki przysiad jest cały czas, więc minuta w tej pozycji już będzie fajną opcją na to, żeby podtrzymywać mobilność bioder, żeby podtrzymywać mobilność stawów skokowych, no i utrzymywać odcinek lędźwiowy w dobrej kondycji, bo tak jak mówiłem, mobilność bioder wpływa także na lędźwia. Ok, zmiana strony, druga strona analogicznie wykonuje te same sekwencje, możesz odczuwać, że na jedną stronę idzie łatwiej, na drugą trudniej. To jest normalne, warto, żeby po prostu przy kolejnym rozruszniku, tam gdzie trudniej, zacząć od tej strony, która jest taka bardziej oporna, która jest mniej mobilna. 10 sekund jeszcze. Trzy, dwa, jeden i 15 sekund przerwy dla Ciebie i wracamy do pozycji 90-90, ale teraz będziemy 30 sekund przebywać w tej pozycji i będziemy pracować właśnie ruchem rotacyjnym, albo może takim bardziej będziemy pracować do lekkiego skłonu, a następnie dłonią do sufitu. Więc przyjmij pozycję i ręka do łokieć, do łydki i później do sufitu lub też do chmur. I tak 30 sekund na stronę. Jest to ostatnie nasze ćwiczenie w tym dzisiejszym rozruszniku. Ja przypominam to, że promocja to wiadomo, to dobrze wiesz, w opisie masz wszystkie linki, ale przypominam o tym, że no pięknie przetrenowaliśmy ten sezon. Okej, zmiana strony. Pięknie przetrenowaliśmy ten sezon. Zostaw proszę komentarz, zostaw tam jakiś kciuk w górę albo kciuk w dół, bo zawsze jak zaczynam mówić, że coś sprzedaję i że można coś u mnie kupić, to wszyscy o co on chce pieniądze, a jeszcze niedawno robił wszystko za darmo, więc jak chcesz, to możesz zostawić kciuk w dół, po prostu jeśli Ci się nie podoba, że to jest moja praca i że od czasu do czasu, mimo dawania darmowych treści, chcę też zaproponować Ci coś, co pomoże Ci osiągnąć lepszą formę i chcę Ci to sprzedać. No, pewnie tak samo robisz u lekarza albo u fryzjerki, ale jeśli nie, jeśli jesteś normalnym człowiekiem i rozumiesz, na czym polega ta gra, to zapraszam Cię do moich produktów po prostu. A widzimy się jutro na darmowym rozruszniku porannym. Do zobaczenia, cześć!